Sukces jest sumą małych zwycięstw. W przypadku studentów Politechniki Wrocławskiej to powiedzenie sprawdziło się w 100%. Ich ciężka praca nad motocyklem LEM Falcon opłaciła się. Z dnia na dzień jakby motocykl nabierał kształtów, z dnia na dzień ten zespół stawał się coraz bardziej doświadczony, z dnia na dzień jakby to wszystko składało się w jedną całość, no, czego efekt był widoczny na zawodach. W których wrocławscy studenci okazali się najlepsi, jednak jak sami przyznają, ich rywale byli bardzo dobrze przygotowani. Walka była naprawdę zacięta. Walczyliśmy z zespołem z Krakowa, z zespołem z Rosji oraz z zespołem z Hiszpanii. To cztery drużyny, które głównie walczyły między sobą o podium. Różnice były naprawdę bardzo, bardzo małe. Drużyny też, które przyjechały poza nami, zrobiły naprawdę ogromny progres technologicznie. Także naprawdę poziom z roku na rok rośnie. Podczas zawodów studenci musieli stawić czoła wielu konkurencjom, ale jedna z nich szczególnie zapadła im w pamięć. Konkurencja Endurance, w której braliśmy udział, to jest konkurencja dynamiczna. Polegała na zrobieniu 10 okrążeń wokół toru, dość wymagającego właśnie offroadowego. I haczyk był taki, że trzeba było w połowie zmienić kierowcę. Zbudowany głównie z aluminium i karbonu motocykl, mogący rozpędzić się maksymalnie do 130 km na godzinę, przyniósł swoim twórcom zwycięstwo i wrócił z Hiszpanii bez większych awarii. Jedyny problem jest taki, że mieliśmy pewną stłuczkę i nasza czasza, w której był wbudowany wyświetlacz i część elektroniki została troszkę poturbowana, ale pracujemy na tym, żeby to odbudować. A po odbudowie studenci mają zamiar sprawić, by o ich dziele dowiedziały się znane firmy i potencjalni producenci. Piotr Błachut, Echo 24.